my chcemy Polskę rzeczywiście zmienić. Pomóżcie przede wszystkim Polsce. Polska może z tego kryzysu wyjść. Polska rozsądna kobieta. Tu jest Polska. Tu jest Polska! Tu jest Polska, Jacek Prusinowski, witam na dworcu centralnym, tym razem Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ostatnio z Andrzejem Sadowskim rozmawialiśmy o Pawle Kukizie głównie i jego ruchu. No, tym razem też od tego tematu zaczniemy. Pan się cieszy bardziej, czy martwi tym, że ktoś taki jak Paweł Kukiz wszedł na naszą scenę polityczną, a właściwie zawładnął jej dużą częścią? Bo to mam wrażenie, że sprawia, że Ruch Narodowy marginalną partią pozostanie jednak dzięki przez Pawła Kukiza. Paweł Kukiz był w Komitecie Honorowym Marszu Niepodległości, który organizowaliśmy kilka lat temu. Z którego się wycofał potem. Tak, ale z całkiem rozsądnych powodów też na inną postać. Natomiast Paweł Kukiz reprezentuje dużą część tych spraw, tych tematów, które my podnosimy od lat i ma ten bonus, że ma również znane w przestrzeni publicznej od 30 lat już nazwisko, więc to dobrze, bo przestrzeń, którą zrobił Paweł Kukiz, tak wchodząc z trzęsieniem ziemi politycznym w tych wyborach prezydenckich, to wejście smoka, to jest ta przestrzeń, ta detonacja, w której Ruch Narodowy niewątpliwie, na której niewątpliwie też skorzysta. Skorzysta, tak? To jest oczywiste. Pan, jednak gdzieś ten potencjał buntu w narodzie, szczególnie tej młodszej jego części, drzemał i moglibyście wy na tym skorzystać bardziej. Partia polityczna ze swojej definicji ma dążyć do zdobycia władzy. I oczywiście Ruch Narodowy do tego dąży, natomiast myśmy obrali w tą drogę wyborczą półtora roku temu. Wystartowaliśmy póki co w trzech ogólnopolskich kampaniach wyborczych, dwóch lokalnych uzupełniających. Te wyniki, które do tej pory osiągnęliśmy, były poniżej naszych aspiracji, poniżej pewnych naszych oczekiwań. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że w tym czasie, kiedy myśmy ruszyli do tej walki wyborczej, no jednak polska scena polityczna rozpoczęła pewien proces zmian, tak? Zaczęły się w niej zmiany. Do Europarlamentu myśmy się nie dostali, ale dostał się Janusz Korwin-Mikke. Na podobnych emocjach, na fali podobnych buntu antysystemowego w tych wyborach prezydenckich tą pulę zagarnął Paweł Kukiz większościową, ale to jest tak naprawdę powiększanie tej przestrzeni, w której właśnie Ruch Narodowy czuje się dobrze i w której Ruch Narodowy niewątpliwie będzie odnosił w przyszłości sukcesy. No dobrze, to rozmawiacie teraz z Pawłem Kukizem, już od tygodni chyba te rozmowy trwają. Na jakim są etapie? Co już jest ustalone, czy jakieś już konkrety są dogadane, zapisane na papierze? Jak to wygląda? Ja bym nie powiedział, że trwają jakieś szczegółowe rozmowy. Przede wszystkim są kontakty, tak, pomiędzy naszymi środowiskami. No to za chwilę są już wybory. I te kontakty, zaraz trzeba listy układać. Zanim wybory, jest to referendum 6 września, w którym nasze stanowisko jest podobne jak Pawła Kukiza, to znaczy popieramy. Chcemy powiedzieć tak, nie tak na odpowiedź na te trzy pytania, czyli jesteśmy za wprowadzeniem JOW-u w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej, dlatego że mogą się za tym opowiadać zarówno osoby, które są konsekwentnie za JOW-ami w 100%, jak i ze systemem mieszanym. Mówimy nie obecnemu systemowi finansowania partii politycznych i mówimy tak, co oczywiste, żeby skarbówka interpretowała na korzyść podatnika jego deklaracje i tak dalej. Czyli co, na razie się badacie tak naprawdę z Pawłem Kukizem, macie ustalone to, że razem idziecie w tej kampanii referendalnej, macie jedno stanowisko, a co do wyborów parlamentarnych nie ma jeszcze. Co do wyborów parlamentarnych, oczywiście, że trwają rozmowy na ten temat i Ruch Narodowy przyjmuje taką optykę i taką zasadę, że my jesteśmy gotowi do samodzielnego startu. Pod względem struktur, pod względem zbiórki podpisów, którą przeczytaliśmy już w wyborach prezydenckich, my jesteśmy gotowi do samodzielnego startu, natomiast uważamy, że potencjalna koalicja antysystemowa, najlepiej jedna, mogłaby rzeczywiście wstrząsnąć polską sceną polityczną. I uważamy, że ona byłaby czymś dobrym. Jeśli
jeśli to wszystko złoży się ku temu, to oczywiście w takiej koalicji weźmiemy udział. Myślę, że to jest kwestia jeszcze kilku najbliższych tygodni, kiedy te fakty będą znane. A to nie jest trochę tak, że wy jako no, stosunkowo mała partia, mała, nie mówię o strukturach, bo struktura akurat macie, tylko o poparciu w ostatnich wyborach. No, czekacie tak naprawdę na ruch Pawła Kukiza i na to, na jego decyzję. To on wie, że wy chcecie. To poparcie jest zauważalne w kolejnych sondażach, kiedy już wreszcie nas sondażownie zaczęły mierzyć. To poparcie, powiedzmy. To poparcie przy dobrej kampanii może dać i parlament, a w niekorzystnej wersji może dać 3%. Na przekroczenie progu finansowania. Więc nie jesteśmy, że tak powiem, bez szans w tej walce jesiennej i parlamentarnej. I na pewno nie czekamy, my się szykujemy do tych wyborów. My szykujemy pełnomocników, szykujemy struktury, będziemy robić kolejne skrojenie ze zbiórki podpisów, szykujemy propozycje programowe. To nie jest tak, że my tutaj śpimy w tej chwili albo nie wiem, wisimy wyłącznie u klamki Pawła Kukiza. My się szykujemy bardzo precyzyjnie, dlatego że nasza zdolność potencjalna do startu będzie też wartością w razie zawarcia właśnie takiego szerokiego porozumienia i my tego czasu nie przesypiamy bynajmniej w żaden sposób. Rozmowy Kukiz-Korwin skończyły się fiaskiem chyba już ostatecznie. Może z Korwinem, jeżeli z Kukizem nie wyjdzie ta koalicja, to może porozumiecie się z Korwinem jeszcze, to wchodzi w grę? Ja powiem, że ja bym był zwolennikiem, nawet czasami wbrew własnym interesom, czy interesom własnego ugrupowania, ale żeby ta koalicja była możliwie szeroka. Tak? Byłbym zwolennikiem tego, żeby... Ale to już chyba nie jest do odbudowania. Kukiz-Korwin to już... Wydaje się, że nie. A to dlatego, że jeśli nie dojdzie do takiej szerokiej koalicji, to oczywiście jedni antysystemowcy przeciwko drugim będą rozgrywani. I to będzie w sferze publicznej robione przez dominujące siły polityczne. My z taką intencją podchodzimy do wszelkich jakichś rozmów czy dyskusji, które toczą się w tej sferze. Ja myślę, że trochę kolegom z Korwina zabrakło takiej zimnej krwi. Zabrakło właśnie zimnej krwi i takiego podejścia na spokojnie. A nie pokory? Korwinowi zabrakło? Bo Korwin z pozycją, no wiadomo, jest, jaką ma w swojej partii i a to jest inna sprawa, tak? A to jest król inna sprawa, zwykłe, ale jednak król, że trochę chyba trudno mu było z pochyloną głową iść do Pawła Kukiza i czekać tak naprawdę na jego ofertę, bo to on teraz rozdaje karty, no a nie jest, Korwin. No to jest inna sprawa, że Ruch Narodowy akurat tym się różni od właściwie większości innych sił. Tam, z niższej pozycji niż Korwin startujecie, więc... Nie, my się różnimy przede wszystkim tym, że u nas jest bardzo silny taki gen gry drużynowej, zespołowej, w której jest kalkulacja po prostu interesu narodowego, ale też interesu politycznego. I dlatego być może jesteśmy bardziej przewidywalni i stabilni niż chociażby partia Korwin, tak? W której no, jednorazowe emocje mogą zdecydować o bardzo dalekosiężnych skutkach. A tak przypomniałem sobie dzisiaj, odświeżyłem wasz program, ten z wyborów do Parlamentu Europejskiego sprzed roku. Ciekawy program, bardzo pełen naprawdę no, wartościowych rozwiązań. No chociażby kwota wolna od podatku, w zależności od liczby dzieci, czy kwestia Polaków na wschodzie i ułatwienia im osiedlenia się w kraju. Dlaczego Kukizowi się udało w zasadzie tylko z Jowami, bez żadnego konkretnego programu, a wy z gotową propozycją jesteście dlatego, na marginesie? Dlatego, że wybory, starcia wyborcze, być może to, co powiem, będzie niepopularne, albo będzie jakaś fala hejtu na to za mnie spadnie. Starcia wyborcze nie są starciami na programy. Rywalizacja wyborcza to starcie i walka o emocje społecznej, walka na hasła wyborcze przede wszystkim. Czyli Kukiz ma rację, nie prezentując teraz konkretnego programu, będzie, że każdy program to oszustwo. Kto będzie... ja bym nie powiedział, że program to oszustwo, tak jak to Paweł Kukiz powiedział, natomiast powiedziałbym, że program Poważna Siła Polityczna prezentuje w toku wielu lat swojej działalności i swoje konkretne akcje pod to. Nie można prezentować programu innego niż się działało przez wiele lat. Jeśli ktoś prezentuje taki program, to znaczy, że kłamie, po prostu oszukuje, pragnie oszukać wyborców. Natomiast dominantą jest jednak skupienie pewnych emocji wyborczych i tym wygrywa Kukiz, że jest autentyczny, tak? Że jest autentyczny i posługuje się tą autentyczną emocją wyborczą.
która, jak sądzę, będzie również obudowana pewnymi ciekawymi propozycjami, jeśli nie nazwie tego strategicznymi, to mam nadzieję, że jeśli nie nazwie tego programowymi, to co mówi strategii. Myślę, że tutaj jeszcze będziemy mieli o czym podyskutować. A pan się nie obawia Kukiza o tyle, że przed chwilą pan wspomniał o ruchu narodowym, że jest taki stabilny, przewidywalny, tak? A jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, tego powiedzieć za bardzo nie możemy. Jest cały czas dużo niewiadomo i tak naprawdę trudno jest przewidzieć, co on zrobi z tym poparciem, z tymi ludźmi, których do parlamentu wprowadzi, bo że jakiś wprowadzi, to chyba dzisiaj już pewne. Myślę, że... Na przykład nie ma obawy, że stoi za nim ktoś, o kim nie wiemy dzisiaj jeszcze? Nie. Myślę, że znam Pawła Kukiza na tyle dobrze, że mogę o tym powiedzieć, że jeśli ktoś za nim stoi, to jego rodzina, tak? I to jest człowiek bardzo rzeczywiście niezależny i w tym sensie również nieprzewidywalny, tak? Że jak gdyby on jest taką samodzielną jednostką bojową. Natomiast Paweł Kukiz ma swoje poglądy, Paweł Kukiz ma swoje przekonania i one są dosyć konsekwentne. On jako rockman być może wyraża je często w formie takiej bardzo właśnie artystycznej, ale one są dosyć stałe i ma też tą odwagę, żeby powiedzieć: nie znam się na tym, tak? Na czymś się nie znam, oddaję to takim a takim ekspertom, takim a takim grupom. I to również jest cenione przez obywateli. Dlatego ja jestem dobrej myśli co do tego porozumienia antysystemowego, no ale tak jak powiadam, kilka tygodni jeszcze zanim cokolwiek będziemy wiedzieć na pewno. Gdzieś tam też na obrzeżach tego antysystemowego ruchu ma swoje miejsce niejaki Zbigniew Stonoga, który też ostatnio poinformował o założeniu partii Stonoga. Z tego co pamiętam, tak ta partia się nazywa, dla niego też jest miejsce w tej wielkiej koalicji? Ja myślę, że pan Zbigniew Stonoga nie wie do końca czego chce, ponieważ jak się prześledzić jego wypowiedzi przez ostatni rok, to one były często z dnia na dzień o 180 stopni różne. I jeśli mowa o niestabilności, to właśnie bym tutaj jednak wskazywał na ten biegun niestabilności na jakimś tam świecie internetowym, bo to na razie jest kwestia internetu. Nie wiem, czy on w ogóle zarejestruje tę partię przed wyborami jesiennymi, październikowymi, bo rejestracja partii to nie jest tak, nie dokonuje się tak w 5 minut, więc to zobaczymy. Ja nie sądzę, żeby ktoś, kto tak często zmienia podejście do różnych tematów, żeby był kimś, kto tworzyłby jakąś wartość dodaną. Ale on jakąś pozytywną rolę odgrywa, Stonoga? No bo też o nim są bardzo różne historie, no jak rozmawia się z politykami różnych opcji, to jeden wspólny mianownik, służby jakiej za nim stoją. Wszyscy tak mówią, pan też tak uważa? Nie wiem, czy za nim stoją służby, jakie za nim stoją służby. No, ale słyszał pan też takie hipotezy. Oczywiście, że słyszałem, natomiast on też nigdy w jakiś przekonujący sposób z tym, co mitologią się nie rozprawił, tak? Mówi nie po prostu, nie stoją. Okej, nie. Co można zrobić? Można to jakoś omówić, tak? Można to jakoś omówić, te konkretne poszczególne zarzuty. A on odgrywa pozytywną rolę, to jego ujawnienie akt ostatnie. Ujawnienie akt by samo w sobie było pozytywne, chociaż można to było zrobić lepiej, można było nie ujawniać wrażliwych danych osób chociażby nie będących czarnymi postaciami w tej historii, więc to zostało zrobione tak wylewając trochę dziecko z kąpielą, natomiast sam fakt, że akta zostały ujawnione i że ten obraz życia publicznego nie zostanie jaki fatalnego nie jest zamiatany pod dywan, to jest dobrze, to dobrze. Jesteśmy około 3 miesięcy przed wyborami październikowymi, bo daty jeszcze tych wyborów nie znamy, 3 z hakiem. Pewnie pan myśli, że to będzie jakaś nowa, lepsza Polska po tych wyborach? No nie od razu, ale czas jakiś? Ciężko sobie wyobrazić, żeby była gorsza niż stan, w którym właśnie była pani wicepremier odpowiedzialna za górnictwo, mówi o tym, ale odpowiedzialna za ważne sektory związane z rozwój regionalny. Za rozwój regionalny mówi o tym, że lulki palili i nic nie robili, zarabiali tylko na tym górnictwie. Więc ciężko sobie wyobrazić, żeby było jakoś gorzej, natomiast to jest 3 miesiące walki o to, żeby zmiany w Polsce miały realny, trwały charakter, żeby takie siły wprowadzić do parlamentu, które rzeczywiście będą nad tym o to walczyły, a nie tylko kosmetyczne. Więc na pewno się zmieni na jesieni coś,
zobaczymy jak dużo. Mam nadzieję, że właśnie silne wejście antysystemowców zmieni naprawdę dużo w polskiej polityce. A Prawo i Sprawiedliwość to jest też taka partia, z którą pan jakieś pozytywne emocje jednak odczuwa, myśląc o Jarosławie Kaczyńskim, czy dzisiaj Beacie Szydło. Oni dobrą zmianę mogą też Polsce przynieść, czy będzie pan wypominał traktat lizboński i inne historie? Nie, no traktat lizboński pamiętamy, to oczywiste. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość kumuluje wiele emocji takich narodowo-patriotycznych. Często w praktyce realizując program taki bardzo umiarkowany, centroprawicowy, niewiele różniący się od tego, co Platforma robiła na przykład w polityce zagranicznej, zewnętrznej. Więc przede wszystkim uważam, że PiS potrzebuje dociążenia takich sił właśnie jak Ruch Narodowy, które będą PiSowi patrzyły na ręce od tej strony narodowej, patriotycznej. Dociążenia takiego koalicyjnego, rozumiem, tak? Kwestia koalicji to jest kwestia rozmów powyborczych. My... No, jakąś wizję w głowie pan ma dzisiaj? Jak to może wyglądać? Jak oczywiście, dobrze oczywiście, było... oczywiście, że wizja jest, natomiast nie ma pewności co do tego, czy PiS jest w stanie zrewidować swoje podejście, chociażby sprzed kilku lat, do koalicjantów i czy nie chce pożerać przystawek, tak? Jak to było kilka lat temu. Jeśli by miała taka historia się powtórzyć, to oczywiście no, każdy będzie się jeszcze raz zastanawiał, czy wejść do takiej koalicji. PiS musi pokazać nie tylko swoją inną twarz w postaci Beaty Szydło, ale również inny sposób podejścia do sceny politycznej, do partnerów politycznych. A jak już jesteśmy przy tamtej koalicji 2006-2007 roku, to Roman Giertych przychodzi od razu na myśl jako lider wtedy waszego ruchu Ligi Polskich Rodzin. Pan rozczarowany jest, zawiedziony. Żal do niego za to, jak to wszystko żal się skończyło? To może nie jest. Roman Giertych jest dorosłym człowiekiem, podejmuje swoje zdecydowanie po tej naszej stronie jest spalony. Wydaje się, że jest takim człowiekiem, który skądś wyszedł, a dokądś nie doszedł. To znaczy wyszedł z tego środowiska narodowego, twardo prawicowego, narodowo-katolickiego. I wydaje się, że do końca, no oczywiście bryluje u Moniki Olejnik, bryluje na warszawskich salonach, ale chyba do końca, nawet po tylu latach, nie jest kupiony przez ten elektorat, nie wiem, liberalny, platformerski, jakby go określić. Natomiast, no, jego najwięcej żali do niego w naszym środowisku jest o to, że przez lata formatował się jako na jedynego lidera, wokół którego wszystko się toczy w tym ruchu, a potem wszystko padło, tak? A potem po prostu zdezerterował. No i taki człowiek po prostu nie jest przekonujący. No Roman Giertych dla mnie tak też zdecydowanie przekonywujący nie jest, delikatnie powiedziane. Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, był gościem kolejnego Cykadu Jest Polska. Bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień, a tymczasem subskrybujcie nasz kanał, przede wszystkim lajkujcie nasz profil na Facebooku, komentujcie nasze filmy, każda uwaga, także ta krytyczna, jest bardzo ważna i cenna. Dzięki i do zobaczenia.